First of all, I would like to congratulate Zelena Gora for the victory. It was a great atmosphere in this very, very beautiful arena. Can you translate or I should go on? We knew that this will be a very difficult game to win. Zelena Gora played, as we expected, very tough defense, and they played good, so compliments to their team, but also compliments to my players because they showed character and returned into the game from the difference we had on the halftime. We even had some good advantage down the stretch, but we couldn't last it till the end. I hope that this was a game where the fans enjoyed, and it was a pity it was not on television, but that's it. Chciałem pogratulować zespołowi Zielonej Góry tego zwycięstwa, no i też wspaniałej atmosfery w tej pięknej arenie, w tej pięknej hali. Tak jak się spodziewaliśmy, to był rzeczywiście bardzo trudny mecz. Zielona Góra grała bardzo dobrą obronę i za to chciałem skomplementować zespół gospodarzy, ale też chciałem pochwalić mój zespół za walkę, za powrót z kilkunastopunktowej przewagi zespołu gospodarzy. Mieliśmy w pewnym momencie przewagę, no szkoda, że nie potrafiliśmy jej utrzymać do końca. Myślę, że fani mogli naprawdę cieszyć się z tego spotkania. Szkoda jedynie, że tego meczu nie mogliśmy, czy nie mogli kibice Tauron Basket League obejrzeć w ogólnopolskiej telewizji. Tyle przynajmniej w pierwszej części coach Emil Rajkowicz. Teraz poprosimy o głos Michała Lewińskiego. Gratulacje dla zespołu z Zielonej Góry. My jako Śląsk Wrocław mieliśmy swój plan na to spotkanie i wydawało się, że w czwartej kwarcie ten plan zacznie funkcjonować. Przegraliśmy tylko jednym elementem koszykarskim, to znaczy zespół z Zielonej Góry wymusił na nas 21 strat i to jest taka decydująca statystyka. Wydaje mi się, że te błędy, które popełniliśmy, możemy zniwelować i mamy jeszcze przestrzeń do rozwoju jako zespół. Możemy grać jeszcze lepiej i w dniu dzisiejszym, mimo że wynik jest 10 punktów przewagi dla Stelmetu, my udowodniliśmy, że możemy grać ze Stelmetem na wyjeździe i wydaje mi się, że w kolejnych meczach będzie tylko lepiej. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo kibicom. Dali nam dużo dopingu i dużo sił i energii na dzisiejszym meczu. Naprzeciwko bardzo, bardzo dobremu zespołu, który gra bardzo dobrą koszykówkę. I gratulacje moim zawodnikom, którzy naprawdę walczyli 40 minut. Zrobiliśmy dużo błędów, ale na takim meczu, gdzie są emocje, gdzie jest walka, to jest normalne. Mieliśmy tam przewagę 14 punktów, gdzie nie zagraliśmy modro i zrobiliśmy tam dużo strat i pozwoliliśmy Śląsku, żeby z kontrataka dał łatwe punkty. Tak da walczyliśmy ostatni kwarty, nie zgubiliśmy wiary, kiedy przegrywaliśmy 5 punktów. I myślę, że daliśmy wszystko sobie i jeszcze raz gratulacje moim zawodnikom na ten wynik. Dziękujemy bardzo panu trenerowi. Za chwilę po przestawieniu mikrofonu czas na Kamila. Witam wszystkich. Właściwie trener wszystko już powiedział. Generalnie mecz był bardzo ciężki. Śląsk grał naprawdę dobrą koszykówkę i gra dobrą koszykówkę. Szkoda tej trzeciej kwarty, że straciliśmy tą przewagę, ale szacunek dla nas, że udało nam się z tego wyjść. No i chciałbym podziękować kibicom za to, że tak przyszli tłumnie na ten mecz i nas mocno dopingowali, wierzyli do końca. Także dziękujemy.